21 masterclasses in new consciousness. New ways of thinking. 21 masterclasses o nowej świadomości, o nowym myśleniu, byciu i działaniu dla nowego ciebie. Rozwijanie odporności na natłok informacji. Dzień dobry, Om Shanti i dziękuję, że jesteście z nami. Jest to jedna z 21 lekcji w nowej świadomości, o nowym myśleniu, byciu i działaniu w szybko zmieniającym się świecie. Wielu z nas musiało dostosować się do nowych zasad, żeby chronić się, żeby być bezpiecznym. Jest też wiele duchowych praw, zasad, które pomagają nam uspokoić się wewnętrznie. Mam na imię Filipa i jestem z wami podczas tej całej serii. Słuchamy doświadczeń joginów, osób, które medytują z całego świata. Każdy dzieli się z nami narzędziami, jak poradzić sobie w tych czasach wyzwania i zmiany. Od początku koronawirusa jest jedna rzecz, której my wszyscy doświadczyliśmy i to jest informacja, która zalewała nas codziennie. Po pierwsze, musieliśmy zrozumieć, czym jest ten wirus, potem jak się rozprzestrzenia i jak być bezpiecznym. I w pewnym momencie naprawdę czułam, że byłam bombardowana rzeczami, które musieliśmy robić. To były informacje z wiadomości, z Facebooka, z wiadomości WhatsAppa i tak dalej. Wszyscy mówili, że mamy myć ręce, że mamy pić wodę co chwilę, żeby wypłukać wirus, żeby nosić rękawiczki, maski, myć włosy, prać ubrania i naprawdę doszliśmy do momentu, kiedy pomyśleliśmy, że już więcej nie możemy wchłonąć żadnych informacji na ten temat. Ale żyjemy w świecie, gdzie każdy i wszystko próbuje dać nam informacje cały czas. Próbuje nas informować, zabawiać, sprzedać nam coś, pomóc nam na różne sposoby. Tak jakbyśmy byli w różnych sklepach i to następuje poprzez telewizję, radio, aplikacje, blogi, e-maile, artykuły na Facebooku, na Instagramie i na wszystkich innych społecznych mediach. To jest tak, jakby fontanna zamieniła się w powódź. I teraz mówi się o tak zwanej infobesity, czyli bycia zajętym cały czas informacją. I to prowadzi do niepokoju informacyjnego. Badacze zrozumieli, że nasze oczy są wystawione na 105 tysięcy wiadomości każdego dnia. I to jest jak 43 gigabajty informacji każdego dnia. I tego jest coraz więcej. Mi się zawsze podobają porównania. I to jest porównanie, z którym się spotkałam. Statystyka z 76 roku, że w supermarkecie było 9 tysięcy produktów, a dzisiaj to jest 40 tysięcy produktów. I nasze oczy muszą to wszystko wchłonąć, wszystkie te informacje za każdym razem, kiedy przychodzimy do supermarketu. A osoba tak naprawdę spełnia swoje potrzeby przez 150 produktów. Zatem ten natłok informacji jest teraz rozpoznany jako problem. I oczywiście to może prowadzić do wielu rzeczy, jak do irytacji, niepokoju, depresji i oczywiście do stresu. I jeżeli nie odsuniemy się całkowicie od tego, zamieszkamy gdzieś, gdzie nie ma dostępu do tych informacji, musimy nauczyć się, jak zarządzać tymi informacjami. Nasza dyskusja dzisiaj będzie dotyczyła, jak rozwinąć odporność na natłok informacji. Nasz mówca dzisiaj, jak wszyscy w tej serii, to jest nauczyciel i student Uniwersytetu Brahma Kumaris. Najpierw powiem troszkę o organizacji. Jak mówi nazwa, jest to Uniwersytet Duchowości, gdzie uczymy się o sobie, o duszy. Organizacja ma ośrodki medytacyjne w ponad 110 krajach na świecie i jest aktywnie obecna nawet w większej ilości krajów. Została założona w Indiach w 1936 roku, kiedy seria wizji i nauk pojawiła się
od Brahma Baby, założyciela. I to były nauki, które dzisiaj są bardzo adekwatne w tym okresie przejścia, w którym obecnie żyjemy, gdzie przechodzimy z jednego sposobu wykonywania rzeczy do potencjalnie zupełnie nowego sposobu. Założyciel na początku zdecydował, że postawi kobiety z przodu i sprawił, że Brahma Kumaris jest największą organizacją duchową tego rodzaju, która jest skierowana przez kobiety. Jeżeli chodzi o mówcę dzisiejszego, on jest kimś, kto naprawdę skonsumował swoją działkę informacji przez wiele lat. Eric Larest jest studentem i nauczycielem Brahma Kumaris od ponad 35 lat. On mieszka w Montrealu, w ośrodku Brahma Kumaris i stamtąd koordynuje działalność wszystkich ośrodków w Kanadzie. On rozpoczął swoją karierę w dziennikarstwie w CBC na początku lat 80. Na początku był reporterem radiowym w lokalnym radiu, potem telewizyjnym reporterem w CBC, a następnie producentem i kierownikiem produkcji w narodowym kraju w Kanadzie. On był odpowiedzialny za wieczorne wiadomości przez wiele lat w tej stacji. Zdobył wiele nagród za swoje filmy dokumentalne. Pokazywał zagadnienia, które prowadziły często nawet do zmiany prawa. Zatem witamy, Eric. Dziękuję, że jesteś z nami. Czuję, jakbym już za dużo tych informacji przekazała, zanim żeśmy rozpoczęli. No ale co zrobić? To jest taki temat. Bardzo mi się podobała Twoja prezentacja. Czułem, że jestem na pięknym pokazie, a potem zrozumiałem, że ja jestem częścią tego. Tak? Porozmawiajmy o Tobie. Dlatego tutaj jesteś. Miałeś bardzo ciekawe życie. Z jednej strony byłeś zanurzony w ciszę, w bezruch, w to spokojne życie w ośrodku w Montrealu. A z drugiej strony spędzałeś cały dzień w pełnym chaosie, w centrum krajowej telewizji, ciężko pracując do późna, a wstając wcześnie rano. I zastanawiam się, jak ty to zrobiłeś, jak mogłeś połączyć te dwa różne światy. Bardzo dobrze to podsumowałaś i zrozumiałem, słuchając ciebie, że tak, moje życie jest gdzieś pomiędzy skrajnymi sytuacjami. Lubię budzić się wcześnie rano, być cicho, być spokojnym, napełnić się duchową informacją i poczuć, jak rozwijam się w tym wewnętrznym świecie. A z drugiej strony, tak, przechodzę do drugiego wymiaru, który prawdopodobnie jest całkowitym przeciwieństwem, gdzie jesteśmy bombardowani. Kiedyś policzyłem, że to było jak 150 ekranów telewizyjnych otwartych w ciągu dnia i ja na nie wszystkie patrzyłem. Na początku, kiedy patrzyliśmy na plik gazet, one leżały wszędzie. Myśmy żyli w świecie fizycznych gazet. Teraz to wszystko zostało przetłumaczone na piksele, na ekrany, na strony internetowe. Piękno tego, czego doświadczyłem, polega na tym, że to jest taka magia, gdzie przebudziłem się na tej duchowej ścieżce w tym samym czasie, kiedy wszedłem na tą dziennikarską drogę. I to nie było moim celem. Ja z pewnością nie miałem celu wejścia na żadną duchową ścieżkę. Możecie zapytać brata czy siostry. I tak samo z dziennikarstwem. Ja studiowałem, chciałem być weterynarzem, chciałem pomagać zwierzętom. Nie myślałem o mikrofonach, o kamerach i tak dalej. I będąc szczerym, ja zawsze reagowałem na media informacyjne, jak byłem młody. Zatem jak te dwie rzeczy się wydarzyły w tym samym czasie, mniej więcej 83, 84 rok? To jest dosyć ciekawe, ale obie rzeczy zawsze mi pomagały, myślę, w tym celu, żeby być zdrowym w tych dwóch światach. Duchowość może napełnić twoją głowę duchowymi marzeniami, fantazją. Możesz się troszkę oddzielić od rzeczywistości, wejść na zbyt wysoki filozoficzny poziom. Oraz media też mogą
zatopić cię w informacji, która może wprowadzić cię w depresję, która cię irytuje. Możesz zagubić siebie. Zatem byłem szczęśliwy, że wszedłem w te dwie podróże razem. I szczerze mówiąc, one były zawsze dla siebie lustrem. Za każdym razem, kiedy przechodziłem przez jakieś ważne momenty w duchowej podróży, za chwilę coś wydarzało się w moim zawodowym życiu i odwrotnie. Gdy coś działo się w pracy, za chwilę działo się coś w mojej duchowej podróży. Zatem to było błogosławieństwo, mogę powiedzieć, że byłem zdrowy. Lubię wchodzić w ciszę, ale również wchodzę w hałas i lubię to, ponieważ lubię praktykować to, czego uczę się w duchowej podróży. Zatem jedno pomaga drugiemu, pielęgnuje i obie ścieżki są lustrem dla siebie, będąc dowodem, że obie ścieżki są rzeczywiste i kształtują moje życie w taki sposób, że nadal czuję się z tym wygodnie. Czy to była ciężka podróż, żeby poczuć, że jesteś tą samą osobą w tych dwóch miejscach? Że nie zmieniasz osobowości, kiedy idziesz do pracy, a jesteś kimś innym, kiedy powracasz do ośrodka, do domu. Ale że jesteś Erykiem, gdziekolwiek jesteś. Czy to była taka podróż dla ciebie? Jesteś dobra, twoje pytania są naprawdę dobre. Ja myślę, że ja powinienem przeprowadzić wywiad z tobą, ponieważ ty znasz ten świat mediów, powinnaś nam też o sobie troszkę powiedzieć. Ja mówię do ciebie tutaj, siedząc w ośrodku w Montrealu, ośrodku medytacyjnym. Mieliśmy fortunę, ponieważ odwiedziła nas Daddy Janki wiele lat temu. Daddy Janki była naszym administracyjnym dyrektorem przez wiele lat, administracyjnym i duchowym. Kilka tygodni temu odeszła, mając 104 lata. Ona była duchowym gigantem. Była moją wielką inspiracją na wiele sposobów w mojej duchowej podróży. I miałem tyle niesamowitych chwil z nią. Ale jedna z tych chwil wydarzyła się tutaj, gdzie siedzimy. Kilka metrów stąd, gdzie siedzę. Kiedy była tutaj, siedziała na tym samym krześle, dała wykład, potężne wizje, inspiracje grupie ludzi i potem zeszła ze sceny, tędy, poszła na korytarz, a ja tam stałem, czekałem, żeby zobaczyć, czy chce coś powiedzieć, czy po prostu przejdzie. Ona przeszła, prawie nie popatrzyła na mnie, poszła z osobą, która dla niej tłumaczyła i nagle, jak już odeszła, odwróciła się, podeszła i pokiwała małym palcem i to było śmieszne. Ona mi powiedziała tam, Eryk, twoje sumienie w pracy powinno być takie, jak twoje sumienie tutaj, w ośrodku. I szczerze mówiąc, ona mogłaby mnie uderzyć kijem i to byłby taki sam wpływ na mnie. Ja posłuchałem tego, wysłuchałam i pomyślałam, tak, to jest ten werset, który zredefiniuje to, gdzie jestem, jak łączę ten duchowy świat z zawodową drogą. I zawsze czułem, że łączę to w 50%, że 50% robią dobrze tu i tam. Czasami czułem, że powinienem być bardziej zaangażowany w duchowej podróży. Czasami myślałem, że nie robią wystarczająco dużo w swoim zawodzie. A to sprawiło, że ja czułem, że daję 100% siebie w dwóch światach. Moja duchowa intencja i wizja powinna być taka sama, gdy idę do pracy. To już miałem wcześniej, ale nie w 100%. I zmieniłem swoje zdanie, że kiedy idę do pracy, nie idę naprawdę do pracy, praca była poszerzeniem tego, co robią w ośrodku medytacyjnym. I oczywiście nie zrozumcie tego źle. Mój cel w pracy był nadal taki sam jako dziennikarza, ale powinienem mieć te same zasady szacunku, miłości, troski, służenia, pomocy i utrzymywania swoich wartości, nawet wtedy, gdy rzeczy naprawdę źle się dzieją tam na zewnątrz. Zatem to pomogło mi, to jedno zdanie.
Twoje sumienie powinno być takie samo w pracy, jak jest w ośrodku medytacyjnym. I piękny wizerunek, wiem, że on jest częsty, ale dla mnie zawsze on był piękny. Kwiat lotosu. Można udawać, że się jest pięknym kwiatem, którym się chce być, ale jeżeli jesteś lotosem, możesz być w stojącej wodzie, w bagnie, ale nadal jesteś ponad tym bagnem. Zatem zawsze trzymam ten wizerunek w swoim umyśle, tak? Można pracować w trudnych warunkach, ale nie zapominaj, że musisz kwitnąć w błocie. To jest ścieżka, którą myślę wiele ludzi rozpozna w swojej pracy. To nie jest tylko kwestia pracy w mediach. Osoby, które są na duchowej ścieżce, muszą być spójne z tym, kim są również w swoim zawodzie, w swojej pracy. I to jest jakby inny temat, do którego może powrócimy, jak będzie czas. Słyszę, jak mówisz o tym, co próbujesz wprowadzić do swojej pracy. Powiedziałeś o tych pięknych wartościach. Niektórzy ludzie, którzy słuchają, mogą być zdziwieni, słuchając, że ktoś, kto jest głównym producentem w głównych wiadomościach telewizyjnych, próbuje wprowadzić te wartości i wierzy, że to są wartości, które trzeba wdrażać, ponieważ wiele ludzi traci wiarę w to, jak wiadomości są przedstawiane w dzisiejszym świecie w wielu krajach. I zastanawiam się, przez te 35 lat, gdy pracowałeś w wiadomościach, jak czujesz, jaka nastąpiła zmiana w wartościach, w etyce, w jaki sposób przekazywane są wiadomości? To jest wielkie pytanie. I nie jestem ekspertem, nie udaję, że jestem w mediach, w tym dużym obrazie, szczególnie jeżeli chodzi o media na całym świecie, ponieważ wartości, etyka dziennikarstwa zmienia się z kraju do kraju, nawet w ramach kraju, z jednego pokoju do drugiego pokoju dziennikarskiego. Myślę, że nie wszyscy używają tych samych wartości, tego samego podejścia. Ja mam szczęście, że pracuję w kraju demokratycznym, gdzie są wspaniałe media publiczne. Jesteśmy niezależni. To nie są rządowe media. One są częściowo sponsorowane, finansowane przez rząd, ale są całkowicie niezależne, jeżeli chodzi o wybory. My również pracujemy z bardzo wysokimi standardami w dziennikarstwie, w etyce dziennikarskiej. Wiem, że nie jest tak wszędzie. Wiem, że jest to kwestionowane przez wiele osób. To nie jest doskonałe na pewno. Jeżeli chodzi o zagrożenia dla mediów, cały czas się zwiększają. Są konspiracyjne teorie, które są obecne w umysłach wielu ludzi. Są fake news, czyli fałszywe informacje, które wprowadzają wiele zamieszania u ludzi. Są ludzie w mediach, którzy naprawdę mają złe intencje. I chciałbym porównać konsumpcję informacji z mediów z dietą, fizyczną dietą, z tym, co jemy każdego dnia. I myślę, że ludzie powinni zwracać uwagę na to, co fizycznie spożywają. Ja wierzę, że ludzie są odpowiedzialni za to, co jedzą. Oczywiście różne sytuacje są w różnych krajach. Wiem, że czasami nie można wybrać tego, co się je, ale jeżeli możemy wybrać swoją dietę, w ten sam sposób myślę, jeżeli słuchamy telewizji, czy radia, czy czytamy gazety, możemy rozróżniać, możemy decydować. Media są pod wpływem wielu warunków. Na przykład media przechodzą przez wielki kryzys finansowy obecnie. Niektóre media są zamykane, gazety bankrutują, zmieniają je w media online, a to jest coś zupełnie innego. Społeczne media całkowicie zmieniły rzeczywistość tego, jak świat jest połączony. Od razu dowiadujemy się, co dzieje się po drugiej stronie świata. Rzeczywistość dzisiaj nie ma nic wspólnego z rzeczywistością mediów 50 lat temu. Nawet kiedy rozpocząłem, 35 lat temu ponad, mieliśmy komputery z systemem DOS. Myślę, że nawet nie pamiętamy, jak to wyglądało.
To nie był Windows 10 i tak dalej, to był inny świat. Otrzymywaliśmy wiadomości przez kabel i to było tak, jakby to przychodziło z jakiejś tajemnej satelity gdzieś. Wszystko się tak bardzo zmieniło, ale ja nadal wierzę, że wiele ludzi w przemyśle medialnym ma taki sam cel, to znaczy służyć ludziom poprzez wprowadzanie informacji, które pozwolą kraju żyć i mieć zdrową demokrację. I na pewno w to jeszcze wierzę, szczególnie jeżeli chodzi o publiczną telewizję czy radio. Oczywiście konkurujemy z mediami, które ochotniczo niemalże zniekształcają tą rzeczywistość, tą informację. Zatem kto to rozróżni, co skonsumować, a co nie? Kto zrozumie, że to, co ja konsumuję, jest dobre lub złe? Myślę, że naprawdę musimy trochę to zbadać. Jakie są wybory, które mam? I dzisiaj, więcej niż kiedykolwiek wcześniej, każdy, kto ma dostęp do internetu, tak jak powiedziałaś we wprowadzeniu, to jest tak, jakbyśmy byli w supermarkecie. To nie jest tylko kilka setek produktów, ale to są tysiące produktów, z których możemy wybrać. I to jest trochę zniechęcające, no bo skąd mam wiedzieć, gdzie pójść? Ja sam próbowałem przeorganizować swój plik informacyjny, który używam każdego dnia, żeby zebrać informacje. Słuchałem kiedyś tylko radia, czytałem kilka gazet, teraz muszę wybrać, czy z Google, czy biorę informacje z Google, czy z czegoś innego, wybierasz preferencje, na co chcesz zwracać uwagę, jaki sport, chcesz sprawdzić, ile chcesz wiadomości międzynarodowych, lokalnych, no i musisz zobaczyć, jakie jest źródło informacji, czy to jest wiarygodne. To jest bardzo kompleksowa gałąź. Dla mnie jest to jak supermarket, kwestia jedzenia, które kupuję i które będą potem trawić. Ja jestem za to odpowiedzialny. Myślę, że to jest pomocne, żeby popatrzeć na to jak na supermarket i że ty masz całkowite prawo wyboru, które produkty będziesz spożywał i której marce zaufasz. Ale mówiłeś o ludziach, którzy konsumują media, co jest czymś jak dieta i wybieranie, czy jemy zdrowe, czy niezdrowe jedzenie. Jest to słowo infobesity i to mówi o tym, że rozwijamy nauk. Nauk wchłaniania, konsumowania wiadomości, treści ogólnie. I zastanawiam się, dlaczego tak jest. Jak ty myślisz, że nagle staliśmy się ludźmi, którzy muszą stale sprawdzać swoje wiadomości, informacje, szczególnie w czasie koronawirusa codziennie słuchaliśmy wiadomości. Słuchamy na temat trendów w modzie, boimy się, że nie będziemy poinformowani. Dlaczego? Dlaczego tak jest, że tak konsumujemy tą treść wszelaką? Myślę, że są dwie rzeczy. Gdy jest kryzys, jak ten, który teraz jest, to jest znane, że główne media widzą, jak ich ranking wylatuje ponad dach. CBC od momentu pandemii widzi, jak wszystkie ich rankingi wybuchają dosłownie. Są bardzo wysokie rankingi, jak nigdy wcześniej. Myślę, że to jest zdrowe. Ludzie muszą wiedzieć, co się dzieje. To są publiczne informacje. Oni mają prawo. Demokracja powinna oferować prawdę, dokładne informacje, użyteczne informacje, które pomogą ludziom podjąć właściwe wybory. Myślę, że to ma miejsce, kiedy są takie wielkie wydarzenia jak to, przez które teraz przechodzimy. Druga rzecz to są ludzie, którzy stają się nałogowcami. Czasami tak jest, ponieważ brakuje wewnętrznego świata, który jest bogaty, żywy i karmiący. Jeżeli jesteś pusty wewnętrznie, to szukasz czegoś na zewnątrz.
żeby nakarmić się, żeby zabawić się, podekscytować, żeby sprawić, że należy do czegoś, że masz takie uczucie. Zatem łatwo jest dla ludzi wejść w ten nałóg wiadomości, informacji. To może dać im poczucie istnienia, należenia do społeczności. To sprawia, że istniejesz przez jakąś inną rzeczywistość. Żyjemy życiem innych ludzi, ponieważ moje życie może nie jest spełniające. Zatem jest wiele psychologicznych przyczyn, dlaczego ludzie używają tego jako nałóg, jako narkotyk. Ale ja uważam, że jeżeli widzę swój cel w tym wszystkim, że chcę być poinformowany, chcę pomóc innym ludziom, chcę się upewnić, że wybór, który podejmę, że będzie to zgodne z czymś, co ma sens dla społeczności, społeczeństwa, że to jest zdrowe. Zatem tak, to może być wielki problem z nałogiem medialnym, ale z drugiej strony nie powinniśmy niedoceniać celu i użyteczności tych informacji. Nie jestem tutaj po to, żeby bronić całej pracy mediów. Wiem, że jest wiele negatywnych rzeczy, które są rozprzestrzeniane przez media. Bez wątpliwości, ja to wiem, ja to widziałem i bardzo mi przykro. Czasami jak widzę swoich kolegów, jak oni zmieniają swoje podejście raportowania. Ale znam też różne główne media, również społeczne media, które naprawdę mają dobre intencje. Oni naprawdę chcą wprowadzić potężne pomysły naprzód dla ludzi, żeby ludzie byli świadomi, co się dzieje. I myślę, że jeżeli celowo wybieramy naszą dietę, myślę, że możemy dostać bardzo potężne informacje. Zatem zachęcam ludzi, żeby zrównoważyli swoją wewnętrzną potrzebę z tym, co biorą z zewnątrz i żeby wprowadzić harmonię pomiędzy te dwie rzeczy. Oczywiście to nie jest tylko kwestia treści, które konsumujemy z profesjonalnych źródeł, ponieważ każdy z nas teraz stał się edytorem, ponieważ my tyle informacji publikujemy. My mamy blogi, mamy kanały na YouTubie, wysyłamy wiadomości na WhatsAppie, mamy stronę na Facebooku i te wiadomości docierają do tysięcy ludzi, więc to też dodaje do tej całej mieszanki. I w pewien sposób to jest wspaniałe, bo to oznacza, że jesteśmy połączeni, ale słyszałam, że ludzie czują, że im więcej są połączeni, czasami tak naprawdę czują, że są bardziej samotni w tym. I to nie ma takiego wpływu, jaki oni by chcieli, żeby być połączonym. Jak to jest? Kiedy rozpocząłem jako młody dziennikarz, miałem 20 lat i miałem bardzo małe kwalifikacje. Naprawdę przez pomyłkę, przypadek się tam znalazłem. Żartowałem, że przez pomyłkę znalazłem się w tym pokoju. Dlaczego mnie tam zatrzymali? Może miałem ładną koszulę, może mi się podobała koszula i pozwolili mi zostać. Ja myślę, udało mi się nigdy nie powiedzieć czegoś złego na wizji, ale na początku naprawdę nie miałem pasji, jeśli chodzi o media, szczerze mówiąc. Ja bardziej miałem pasję, jeżeli chodzi o moją wewnętrzną podróż, a to była po prostu praca, która pozwalała mi zarabiać, żeby prowadzić ośrodek medytacyjny, gdzie wszystko jest za darmo. Ale były różne opowieści, historie na początku w moim zawodzie. I jedna to był wywiad z premierem w tamtym czasie, w kampanii wyborczej. I po tym wywiadzie przyszedłem i pomyślałem, wow, właśnie spotkałem premiera mojego kraju. Miałem wspaniałą rozmowę z nią. To była bardzo prawdziwa rozmowa. On był bardzo uczciwy, otworzył się na bardzo głębokie pytania i naprawdę był dotknięty przez mój brak profesjonalizmu. Ja byłem taki naiwny w pewien sposób, że naprawdę zaangażował się w rozmowę i następnego dnia byłem w kuchni kogoś, ta kuchnia zupełnie była nieznana całemu światu i ta osoba opowiadała mi swoją historię życia i na końcu płakała w moich ramionach i ja płakałem i pomyślałem, o co tu chodzi w tej pracy, spotykasz każdego w społeczeństwie. Jesteś dotknięty w sercu, używasz swojej głowy, przychodzisz przed
kamerę przed mikrofon i opowiadasz historię, tak jak mówisz. My stajemy się takim sklepem medialnym. I zrozumiałem, że moja osobista podróż wpłynie, czy ja to uświadamiam sobie, czy nie, na to, jak ja opowiadam historię. Ja miałem fortunę, że od początku widziałem różnicę pomiędzy krótkimi wiadomościami, 1,5 minuty co godzinę, dłuższymi fragmentami, krótkimi filmami dokumentalnymi, dłuższymi, godzinnymi filmami dokumentalnymi. No i następnie filmy. Filmy to jest też część informacji. Wiele osób myśli, że oni znają świat oglądając filmy. No i czasami rzeczywiście oni wiedzą wiele rzeczy. Ale można zobaczyć ten zakres opowiadania i do tego dodaje się radio, telewizję, gazety i teraz społeczne media. Więc to jest taka różnorodność. Zatem kim ja jestem, żeby opowiedzieć to? Ja opowiadam. Zatem ludzie, którzy mają bogate życie sami i mają prawdziwą intencję, żeby pokazać prawdę, że chcą tego, co jest właściwe, co jest prawdziwe. Oni stają się takimi, którzy pięknie opowiadają, niesamowicie opowiadają historię. Ja spotkałem wielu takich dziennikarzy na świecie, którzy podjęli wielkie ryzyko, pojechali do niebezpiecznych krajów, do stref wojny. I ich raporty pokazały rzeczywistość poprzez oczy ich sumienia. I myślę, że my powinniśmy znaleźć tych dziennikarzy, zadzwonić do nich. Można teraz ich znaleźć na różnych mediach społecznościowych i polubić ich. Można polubić ludzi w mediach społecznościowych, którym się ufa. Kultura zaufania jest mniejsza, ale nadal istnieje w mediach. Kiedy zdobyłem doświadczenie w dziennikarstwie i w ostatnich latach ja reagowałem tak, jak ty powiedziałaś, że miałem natłok informacji. Nie wiedziałem, co zrobić, nie wiedziałem, w co wierzyć. Konsumowałem te media społeczne, gazety, telewizję, radio. Jako zawodowiec naprawdę zaczęła mnie boleć głowa. A potem chciałem medytować, a moja głowa po prostu była w zamieszaniu. Te wszystkie bombardowania, epidemia i tamto. Trudno jest medytować po tym, jak zobaczy się obrazy, których nawet nie możemy pokazać w telewizji, ponieważ są takie złe, takie okropne. I potem siadasz do medytacji i widzisz tą krew, ten horror. Zatem, żeby się uspokoić w tym wszystkim, zawsze myślałem, jaka jest moja intencja, czego ja chcę. I ja zawsze na tym samym się skupiałem. Chciałem pomóc ludziom. Duchowo mówiąc, chcę pomóc, chcę poprawić jakość swojego życia, zatem mogę być zdrowy, szczęśliwy, zdrowy w swoim umyśle, w świecie, w którym żyję. Ale jeżeli pracuję dla mediów, mam nadzieję, że wielu z nas w mediach chcę również służyć ludziom, dzięki czemu tamci też mogą być zdrowi, żyjąc w tym szalonym świecie. I wiem, że to jest takie trochę idealistyczne, ale naprawdę czułem wiele razy, że pracowałem przeciwnie do nurtu. Trudno było przekonać ludzi. Mówiłem, może powinniśmy inaczej na to spojrzeć, w pewien pozytywny sposób, wprowadzić nadzieję. Mówili mi, nie, Eryk, powinieneś powiedzieć w ten sposób, to jest to, czego ludzie pragną. Ciężko jest negocjować, ale równocześnie widzę, że historie ludzkie są najpotężniejszymi opowieściami. Za każdym razem, kiedy możemy wprowadzić człowieka do opowieści, to widzę, że ludzie w to wierzą i potem piszą komentarze, mówiąc, że dotknąłeś mnie tak bardzo poprzez tą historię. I to nie są fakty, które dotykają ludzi, ale te ludzkie historie. Zatem myślę, że musimy zwracać uwagę w mediach, żeby nie stracić ludzkiej strony. I widzę to nawet dzisiaj z tą wielką ilością informacji. Widzę piękne rzeczy nawet dzisiaj w mediach i widzę wiadomości, przesłania, nadziei, siły, troski, dzielenia się pomiędzy ludźmi. Ale widzę też wiele innych rzeczy. Zatem tak, to jest trudny
świat do życia obecnie, zarówno obserwując media i będąc w mediach. Widzę, że musimy używać potęgi dyskryminacji, żeby znaleźć nowe źródła, które opowiadają prawdziwe historie prawdziwym sercem. Wybierać je i jak samemu się umieszcza historię na YouTubie i tak dalej, trzeba wziąć odpowiedzialność za przesłanie, które się przekazuje, ponieważ my dodajemy do tej mieszanki doświadczeń ludzi. Chciałabym sprowadzić teraz dyskusję do Twojego doświadczenia w tej drugiej części życia, gdzie jesteś studentem i nauczycielem medytacji od 35 lat. I na pewno też widziałeś zmiany w ludziach, którzy przychodzą i chcą się uczyć medytacji. Zatem trzymając się tego tematu, ile konsumujemy informacji, szczególnie myślę o tych młodych ludziach dzisiaj. Oni nie tylko konsumują z jednego ekranu, oni oglądają coś w telewizji, na telefonie, słuchają muzyki, 3-4 rzeczy dochodzą do nich w tym samym czasie. Co się dzieje, gdy ktoś przychodzi do środka? Jak ciężko jest dla nich usiąść w ciszy, usiąść z sobą, nie mieć żadnego wkładu, żadnej informacji, ale zwrócić się do wnętrza i zobaczyć, jaka informacja pochodzi z nich, z wnętrza. Jak ciężko to jest w dzisiejszym społeczeństwie, żeby to zrobić? No cóż, nie jestem pewien, czy to jest trudniej, czy nie. Myślę, że ludzki duch miał zawsze problemy. Trudno mu było połączyć się ze sobą. Jeżeli popatrzymy na media dzisiaj i popatrzymy na ekran telewizora, to co lubią mówić dla osób, które chcą medytować, że głównym ekranem twojego życia jest w istocie twój umysł. I głównym głosem, który słuchasz, to jest twoje sumienie. I mamy piękny projekt w Brahma Kumaris od 20 lat, wizerunki i głosy nadziei. Koncepcja była wspaniała na początku. To była taka, że świat potrzebuje nowych opowieści i że musimy zmienić opowieści, które przekazujemy ludziom. Powinniśmy mieć opowieści na nadziei i inspiracji, żeby ujawnić, kim jesteśmy, gdy jesteśmy najlepszym sobą i jaki świat może być, gdy my będziemy lepsi. Medytacja to jest po prostu umiejętność obserwowania ekranu umysłu i słuchania głosu sumienia i zobaczenie, czy mi się to podoba, czy nie. Jeżeli słucham głosu sumienia i obserwuję ekran umysłu i widzę, że coś jest okropne, nieinteresujące, rozmazane, to nie ma sensu i ja tego nie oglądam. Nie dostosowuję się do tego, nie włączam tego programu na swoim pilocie. Myślę, że większość ludzi nie może nawet zrozumieć, co się dzieje na tym głównym ekranie ich życia, czyli umysłu i sumienia. Nie rozumieją, o co chodzi. Jak się włączy telewizor i coś się ogląda i nie wie się, o czym to jest i cały obraz jest rozmazany i to jest śmieszne, coś się pojawia, znika, 3 filmy są puszczane w tym samym czasie i wszystko inne, no to nie wiem, na pewno nie będą tego oglądać. Zatem ludzie stracili kontakt z przyjemnością oglądania swojego wewnętrznego pokazu ducha, duszy. I celem medytacji jest pokazanie ponownie każdemu, w jaki sposób najwspanialsze media do oglądania to tak naprawdę są media duszy. Dusza produkuje niesamowite wizerunki i może mieć wspaniały głos. My tylko musimy to właściwie wyprodukować. Ja jestem producentem, zatem mi się podoba ta koncepcja produkcji, czyli składania różnych rzeczy razem, czyli żeby doświadczyć wewnętrznego spokoju. Zatem nie wiem, czy to jest łatwiej, czy trudniej. Myślę, że 100 lat temu wiele umysłów też było zaprzątanych innymi rzeczami. Dzisiaj być może jesteśmy rozproszeni przez media, ale ja nigdy nie patrzałem na media jak na wielkiego potwora, tak jak ludzie myślą. Myślę, że jest wiele potworów obecnie. Media może to jest jeden z tych potworów, ale każdy potwór może też się zamienić w pięknego
królewicza czy królewną. Zatem jak na to patrzysz, jak tego używasz, co z tym robisz? Gdy ludzie przychodzą do ośrodka medytacyjnego, tak jak powiedziałem, dla mnie moja wizja jest taka sama, czy to jest w pracy, czy tutaj. Jak myślę, to powinniśmy zakochać się w sobie, w duszy, ponownie. Powinniśmy chcieć słuchać swojego wewnętrznego głosu i zacząć doceniać, co mi mówi ten wewnętrzny głos. I kiedy zacznę uczyć się, jak cieszyć się tym kanałem swojego umysłu, który może tworzyć najpiękniejsze obrazy, żadna telewizja, żadne filmy nie mogą tego mi pokazać. Ja jestem najlepszym producentem dla siebie. Tego się powinienem nauczyć, więc takie podejście mam, żeby połączyć te dwa wymiary. Medytacja produkuje film twojego życia, który chciałbyś oglądać na dużym ekranie. Ty jesteś producentem, głównym aktorem. Możesz dostać pomoc od dużego reżysera, możesz spróbować. My produkujemy, tak jak powiedziałaś wcześniej. My jesteśmy swoimi aktorami. Jesteśmy mediami, które projektują, które pokazują. Zatem jeżeli chcemy, żeby moje życie było chciane, żeby inni chcieli oglądać je, po pierwsze ja muszę się dobrze czuć odnośnie tego. I to jest moja podróż. Od wielu lat jestem w tej podróży. To nie jest łatwe, szczerze mówiąc, żeby być wystawionym na miłość, spokój, szczęście, ale żeby to przyjąć w swoim życiu i stać się wizerunkiem i głosem nadziei samemu. No cóż, ciężko próbowałem, nie zawsze to jest łatwe, ale dobra wiadomość, że to jest możliwe. I kiedy to się staje rzeczywistością, szczerze mówiąc, to jest niesamowite. Ja odkryłem, w jaki sposób moje serce może się poszerzyć. Nigdy sobie tego wcześniej nie wyobrażałem. Wiedziałem, co to jest kochać kilka osób, moją rodzinę, kilku przyjaciół, ale co z kochaniem całego świata? Nigdy sobie nie wyobrażałem, jak to jest. Zatem poszerzanie pojemności serca, pojemności umysłu. I nagle to jest tak, jakby się podłączyć do pięknego kanału filmowego. Widzisz coś, co cię inspiruje i myślisz, ja mogę być taką dobrą osobą. Dlaczego nie? I mogę doświadczyć szczęścia poprzez przekazanie dobra na zewnątrz. I nie mówię, że mogę to zrobić we wszystkich wiadomościach, które przekazuję. Czasami to są bardzo straszne rzeczy. Nie pokazuję jasnej strony społeczeństwa, ale zawsze uważam, że jak pokazuję tą złą stronę społeczeństwa, mogę uruchomić pragnienie, inspirację, żeby to zamienić, żeby przejść na wyższy poziom, gdzie są wartości. I to jest też osiągnięcie dobrego celu. Zatem nie wiem, czy to jest odpowiedź na twoje pytanie, ale w ten sposób łączę duchowość, medytację ze światem, w którym mieszkam, ze światem mediów, w którym jestem. Tak, bardzo mocno. Bardzo mi się podoba ten wizerunek ekranu umysłu, ekranu duszy. I to nie jest tylko kwestia, czy to jest ekran, który ty chcesz oglądać, ale czy inni będą chcieli go oglądać. I to jest bardzo inspirujące, że chcemy, żeby też inni przyłączyli się na ten kanał. Mówiąc o medytacji, mówisz o swoim sumieniu, ale jest też doświadczenie ciszy, które mamy w medytacji. I dla wielu ludzi jest lęk związany z ciszą. Cisza czuje się, że to jest coś pustego, może jest zagrożeniem, nawet może być nudna, ale gdy wchodzisz w to doświadczenie, zagłębiasz się, cisza jest wszystkim. Jest wszystkim, ale na pewno nie czymś nieinteresującym. Jest to coś najbardziej interesującego. Jak opisałbyś to uczucie, które masz? Po prostu braku informacji, braku dźwięku, bycia po prostu w ciszy. Wizerunek, który bym użył, to jest tak, jakbyśmy musieli najpierw stworzyć Big Bang, wielki wybuch, żeby potem była cisza. Myślę, że wprowadzanie ludzi w ciszę rzadko jest skuteczne.
Ja myślę, że najlepszym podejściem jest, że trzeba ich obudzić, trzeba stworzyć ten Big Bang, wielki wybuch, a potem wprowadzić ich w ciszę. I co myślę, to jest tak jak informacje w mediach. Trzeba dać fakty, pomysły, idee, które będą takie wpływowe, że potem będzie proces w umyśle, żeby to przetrawić, strawić. I myślę, że w duchowości powiedzenie ludziom nie myśl, zatrzymaj hałas, wyłącz telewizję, wejdź w ciszę, rzadko kiedy to działa. Zamiast tego duchowa prezentacja, którą mamy w Raja Jodze, to jest to, że rzucamy pomysły, które są takie inne od wszystkiego, co wcześniej słyszałeś. I ten pomysł tworzy potem ciszę. Na przykład, kiedy przyszedłem do ośrodka Raja Yoga, powiedziano mi, że nie masz duszy. Ja mówię, co? Jak to jest? Zawsze wierzyłem, że mam duszę. Nie, nie masz w ogóle duszy. Kim jesteś? Myślisz, że jesteś Erykiem, jesteś Francuzem, Kanadyjczykiem, dziennikarzem i tak dalej? No i nie masz duszy. Zatem to był taki punkt, który mnie uaktywnił. A potem powiedziano mi, nie, ty jesteś duszą. No i tak się wydarzyło, że masz ciało, a to ciało, które masz, jest chwilowe. Okej, to wydaje się, że to jest nic nowego, ale dla mnie to była wielka wiadomość, że ja jestem duszą i że ja nie mam duszy. I że nie jestem mężczyzną czy kobietą, jestem duszą w męskim ciele. I wiem, że to jest może tylko kwestia słów, ale zostałem zainspirowany. Ja wcześniej uczyłem się biologii. Pomyślałem, co to znaczy, że jestem duszą. Ja wiem, że jestem Erykiem, ale nie wiem, że jestem duszą. Zatem ten pomysł został mi rzucony, ale też treść na temat tego, na temat umysłu, intelektu, emocji, osobowości. I to stworzyło wielki hałas w mojej głowie. Wow, ja nigdy o tym nie myślałem. I naprawdę mnie to zaintrygowało i zainteresowało. Zatem, potem mówimy, powiedziano mi, teraz będziemy medytować. I naturalnie mój umysł był pochłonięty tymi myślami. I te myśli zabierały mnie do ciszy. Jeśli zgubię swój portfel i myślę, gdzie jest mój portfel, to mnie nie zaniesie do ciszy. To jest bardzo głośna myśl i nie można powiedzieć komuś, kto zgubił swój portfel, teraz będziemy medytować, usiądź, wyobraź sobie, że nie zgubiłeś portfela. Wszystko jest okej. Nie, to nie będzie działać. Jeśli ty kiedykolwiek zgubiłaś swoją portmonetkę, zapomnij, nic nie można zrobić, dopóki się jej nie znajdzie. Lub gdy zdecydujesz, że rzeczywiście już nie uda się jej znaleźć. Ale myśli tworzą dźwięk. Zatem mogę zrozumieć, że tak, powinienem znaleźć właściwe myśli, które stworzą ciszę. I to jest to podejście, które mi się podoba. Że muszę stworzyć swoją muzykę, że muszę stworzyć swój rytm w swojej głowie, który sprowadzi mnie do ciszy. Zatem cisza nigdy sama się nie pojawia. I myślę, że potrzeba czasu, żeby uciszyć umysł. I zamiast mówić ludziom, że wchodzimy w ciszę, ja mówię im, my stworzymy myśli, które będą się wam pokazały. I zabawmy się pięknym umysłu. I zobaczymy, że czasami szczęście jest głośne, czasami cisza jest głośna, a czasami wszystko się ucisza. I wydaje się, że teraz wchodzą w ciszę. Czasami ludzie myślą, że powinni zatrzymać umysł, przestać myśleć. Spróbuj zatrzymać dzikiego konia, kiedy na nim siedzisz. On się nie zatrzyma, ale ujarzmić. Gdy ujarzmię konia, to być może on się zatrzyma w pewnym momencie. Zatem ja myślę, że proces medytacji jest długim procesem ujarzmiania umysłu, nauczenia się, jak ukierunkować umysł. I to jest piękne, to jest niesamowite, co możemy zrobić w środku. To jest piękne, co możemy oglądać w telewizji, czego słuchamy, ale to, co ja mogę zrobić ze swoim umysłem, na początku to jest coś surowego. On jest niegrzeczny, jest szalony, ale to jest mój umysł. Zatem próbuję nauczyć umysłu troszkę więcej. Na początku może pozytywności, a z pozytywnego myślenia do myślenia
bazując o wartościach, a potem możemy wejść do wewnętrznej ciszy. To jest proces. Wiele mówiliśmy o różnych rzeczach. Myślę, że teraz to jest czas na doświadczenie tych rzeczy. Jeżeli to jest w porządku z Tobą, będzie wspaniale, jeśli mógłbyś poprowadzić nas w medytacji. Być może możesz się podzielić swoimi myślami i my będziemy za nimi podążać i razem wprowadzimy spokój i ciszę do tych wszystkich informacji dzisiejszych. Dziękuję bardzo. Oczywiście, dziękuję bardzo za tą okazję, szansę i zapraszam każdego do podążania za kilkoma myślami. Będę improwizować w oparciu o tą rozmowę w kontekście, w jaki sposób odpowiadać na informacje, które otrzymuję z zewnątrz. Zatem, jeśli chcielibyście podążać za tymi myślami, które zabiorą nas do przestrzeni, która w pewnym momencie napełni się ciszą, a przed ciszą, mam nadzieję, wemknie się tam piękno i być może cel również wypełni ten pokój. Zatem naturalnie w miejscu, w którym jesteś, usiądź i zwróć uwagę na swoje myśli, które tworzysz w umyśle. I pięknym umysłu jest wyobrażanie, wizualizacja, tworzenie obrazów. Zatem wyobrażam sobie, że wchodzę do swojego wewnętrznego pokoju, do pokoju umysłu. Wyobraź sobie, jak mógłby wyglądać wewnętrzny pokój umysłu. Myślę, że byłby on bardzo wygodny, ale jaki on jest naprawdę teraz? I pierwszą rzeczą, którą bym chciał zrobić w pokoju umysłu, to odsunąć zasłony, otworzyć okna i pozwolić, żeby światło dostało się do środka. Piękne, jasne światło. I widzę wewnętrzny umysł swego umysłu, napełniony pięknym światłem. I on staje się duchowym pokojem. Pokojem, gdzie jestem żywy, gdzie budzi się cel mojego życia i piękno mojego życia. I chcę, żeby ten pokój mojego umysłu promieniował, jaśniał, był świeży i żeby pozwolił mi zobaczyć cel, żebym mógł doświadczyć życia w pełni, żeby być w stanie cieszyć się swoim życiem, być szczęśliwym z siebie samego, z samym sobą. Ale wiem, że również wiele innych rzeczy może dostać się przez okno w formie obrazów, hałasu. Zatem chcę wybrać to, na co popatrzę i czemu pozwolę wejść do wnętrza. Wiele osób pojawi się w moim życiu ze swoimi pomysłami, z ich historiami. Ale chcę opiekować się tym pięknym pokojem swego umysłu w świetle. Chcę słuchać, dzielić się, nawet być częścią historii innych, ale będę wiedział, kiedy powrócić do przestrzeni, gdzie widzę cel.
i widzę piękno. I nie jestem sam w pokoju swojego umysłu. Wiem, że dostaje się tam wewnętrzna, wyższa energia, która mnie inspiruje, która napełnia mnie pięknem. Życie samo w sobie ma swoją magię, swoją potęgę. I chcę czuć się połączony. Nie jestem sam. Należę do wielkiej opowieści. I jestem aktorem w opowieści świata. Chcę wprowadzić światło do świata. Podzielić się tym światłem ze swojego pokoju, ze światem. Zainspirować, podźwignąć, podzielić się tym ze światem. Masterclasses in new consciousness, new ways of thinking, being and doing for the new you. Pioneering thinkers from countries right around the world.